to witam wszystkich na następnej już kolejnej rajdzie pierwszej po Tour de Silesii. Niedziela, 16 lipień 2023. Która była sobota, 15 lipca, lipnia, bo i po śląsku tak się też godo. Genau było 103 roki, jak Sejm II Rzeczpospolitej uchwalił ustawę, która nadawała województwu śląskiemu specjalny statut ograniczny, czyli de facto autonomia. I wczoraj w Katowicach z Kulitego odbywały się liczne imprezy organizowane przez Ruch Autonomii Śląska. Czyli główną imprezą był Marsz Autonomii. No niestety ja nie mogłem tam iść, bo musiałem iść do roboty. W sumie to i tak w tej robocie miałem być do 14, a że już skończył półtorej godziny wcześniej. No ale wiecie jak to jest. Sobota. Wakacje, lato, robota szybko zrobiona i półtorej godziny wcześniej do chałupy. I wszystko na legalu. Jak widzicie, albo i nie widzicie, towarzyszy mi już Garmin. I już mi będzie towarzyszył, bo już jest mój. Jest godzina 8.22. Troszkę nie skorzy, że zaczął dlatego, że na piątą musiałem iść do kościoła. Na piątą rano. Ale ktoś powie, no ale... Czyś ty chopie oszalał o piątej rano na msza do kościoła? Nie oszalałeś. No, sytuacja jest taka, że część mojej familii jedzie na wczasy w tej chwili do Dźwiżyna nad morze. Tak się składa, że ją w Dźwiżynie już był. Ale to był 1994 rok. Nie. Piąty. W 1995 jak był, w 4 to miał pierwszą komunię. I on w Dźwiżynie był na tak zwanej zielonej szkole. To było 2,5 tygodnia w zasadzie. Z tym, że on tam był no, 2 tygodnie, bo rzecz stamtąd uciekł po prostu. Największa ucieczka w mojej historii przez całą Polskę. Słuchajcie, 9-letni bajtel uciekł z nadmorza, nie? Przez całą Polskę do chałupy na Śląsku. Spektakularną podróż za jeden uśmiech, można powiedzieć. Nie do końca tak było, no ale... Ale zwiołek tam. Przyjechaliśmy cugiem na Śląsk, z Kołobrzegu. Najpierw do Kołobrzegu, a z Kołobrzegu na Śląsk cugiem. Spektakularna ucieczka z zielonej szkoły. Ścieżka rowerowa. Ale teraz widzicie, sytuacja jest taka, że nawet bym o tym nie wiedział. Przyszedł mi SMS na telefon i Garmin go odebrał, słuchajcie. Normalnie szok. Na Garminie się mi wyświetlają SMS-y z telefonu. U mnie poszmarowano keta. Tak, wykaz tam
smyrny ziom. Dobra, nie godum. Jedno jest pewne, dzisiaj będzie fest ciepło. 35 stopni ma być w cieniu. Także rajza dzisiaj będzie w większości po terenach leśnych. Godum tutaj o lasach kobiórskich i lesie Baraniuk koło Żur. Wygnał Puszczyna. Nasz narodowa nukieta. Słyszycie pewne oczywiście. W ogóle jakiś zapominalski jest. Nie mam jeszcze numer startowy z Tour de Silesia na środku. Więc pewnie wszyscy myślą, że jadę w jakimś maratonie. A co do tych czasów, to te czasy w Dźwiżynie mają zorganizowane przez naszego księdza proboszcza, przez faroża. Tutaj koszt oczywiście wszyscy, każdy indywidualnie poniósł, no bo kościół ksiądz nie będzie sponsorem przecież. I on to wszystko pozałatwił, ale on na te czasy nie pojechał. Pojechał diakon. Czyli diakon to jest taki ostatni etap przed święceniami prezbiteratu, czyli kapłaństwa. Nasz diakon, także jeżeli się wszystko dobrze wpisze, to w przyszłym roku będziemy mieć prymicję. I mamy zomek. No i wjadę do strony piasku. To co mnie cieszy, to te ścieżki rowerowe. Jak widzieliście, nasze społeczeństwo jeszcze do takiego poziomu nie dorosło, żeby nie chodzić po tych ścieżkach, aczkolwiek w sytuacji, kiedy nie ma chodnika, jeszcze jest w stanie to zrozumieć. Przy kołach, czy tutaj są kesze jakieś, w okolicy tutaj na razie nie ma przy trasie. Medali. Na razie w większości w cieniu od strumów, ale już się chyca robi. Już jest po dziewiątej, ale już się chyca robi. I jak widzicie, mamy taką nurę od lisa, a w tej nurze mamy skrytka. Mamy skrytka geocachingowo. Co w tej skrytce jest? O, wszystko mokre. Z tego co widzę, niestety. Mokre jak diobli wszystko. Tak, no to jadymy już w lesie kobiórskim. Jednego kesza mam ze sobą, zresztą widzieliście to. A to jest druga. Między dawnymi koszarami jednostki wojsk rakietowych w Czarkowie do
ruin bazy rakietowej. Właśnie też wojsk rakietowych. Tutaj sobie jeździli tymi swoimi pojazdami jeszcze na początku lat 2000 jeździli tutaj wojskowi. Potem to wszystko zostało rozformowane. Ale te bloki mieszkalne, te koszary jeszcze długo, długo stoły próżne, opuszczone. Potem je zwalili, teraz ponownie tam są nowe chałupy wybudowane. A my możliwe, że zajadymy do ruin tej bazy rakietowej, bo mi pokazuje, że tam nie kiesz. A wiemy też, że cenikierzy twierdzą, że ta baza jest nawiedzona przez jakieś duchy. I nagranie chłopaków z PPTV to potwierdza podobno, ale ja osobiście nie wierzę w takie coś. Także traktuję to jako zwykły film, w który nie do końca należy wierzyć. A raczej w ogóle nie należy wierzyć, bo nigdy żadnych takich dziwnych zdarzeń nie pokazują. Nigdy nie widać jakichś postaci, ruchów ani tego typu rzeczy. No i prawdę powiedziawszy, nie chciałbym tego widzieć, ale ja jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o takie sprawy. Co prawda Ghost Tube mam na telefonie, ale wiecie sami, jak to działa. Do tunelu, bo tam już byłem wiele razy. Nic nie ma. Tutaj są obraźliwe napisy na Jana Pawła II. Że był u góry, natomiast nie był u dołu. Tam jest jakiś kanał, widzicie? Nie widzicie. Jest tam jakiś kanał. Thank you.
silniki. To jest dziwna sprawa. I dopiero, no. Primitifa. Ja kurczę. To jest taki ogień polił. Pierwszy. Nie ma ta nie ma. Tego chcę. A ja nie. Wyjdź na zewnątrz. No już jest wylot. Taką oto miejscówę, że tutaj znaszę. To jest potok Korzyniec w Kobiurze. Taki oto jas tutaj mamy. Stary jas. Zobaczcie, idzie wykręcić. O! Co ciekawe, tam to się kręci. Trzeba mieć niewielką siłę. Kesza weź tu nie znalazł. Niestety. Ale poprzednik jaki tutaj był też nie znalazł. Wszystko obszukołe. I nie ma. Ale miejscówka fajno, urokliwo. Tak, no to mamy tutaj taki znalezisko. Głaz Petermanów. Polski inspektor. Tam kajsi jest cash, ale tam są krzoki, więc nie będę tam łaził. Tym bardziej, że są żmije, więc trzeba będzie tu gdzie indziej przyjechać. Huh, a żerum kopruchy niesamowicie. Co my dali w lesie Kobiurskim? Słuchajcie, tutaj widzicie jeszcze relikty starej książęcej drogi. Widzicie tu, o właśnie to, to. Jak se książę Pszczyński robił, znaczy nie on pewnie, tylko jego sługi, drogi, żeby jeździć na polowania. A tu mamy takie charakterystyczne miejsce. Jakoś fana tu jest, jakiś duch na niej narysowany. No, bo tutaj podać straszy. Także, przyjmcie się. Na baczności. To też jest starogrobla, z tego co tutaj widzę, bo tam jest zdecydowanie niżej, tam też. Więc z pewnością tu jakieś stawy były, bo tam dali są stawy. Więc ścisnymy. Ej, mam nadzieję, że to widzicie. To drugie lepiej widać pod książęcą. O! Puścimy takie tapety.
Rzeka jako tam sztela, to smer. Jechałeś do takiego dworku. Mitręgówka się to tu nazywa. W tym zbroniony teren prywatny. Więc wazić tutaj nie będziemy. Wszystko jest ponoć monitorowane. Ale wygląda na to, że płot już ktoś rozebrał, ale jest zakaz wstępu tutaj. Nie będziemy wchodzić na czyjąś posesję, chociaż już praktycznie, ale nie idę dalej. Tu właśnie pojadymy, tu jest szlak w kierunku Orzesza, Zgunia. Tam są jakieś tablice. Tu może stodoła. A tak to tu w boku wygląda. Opuszczone. Tu jest ta miejscowa, ale nie da się wyjść z tymi tablicami. Jest za brzydkie. Nikt niestety chyba z tego nie zleżymy. Ale cisniemy dalej. Staramy mi go zostawić. Nikt nie rozumie. Żeby popierdoli. Dobra. Nie. Jadę w porządku. Nie muszę też się porąbać tym garminowym. Ale już jest wszystko ok. Wyznaczyłem sobie mapę na, raczej trasę na mapę CZ. Wciepłem do garmina i teraz garmin mnie kludzi. O, szczepie. Garmin mnie kludzi teraz. Po kobiórskich lasach. W kierunku Żor. Już nie wiem, czy do Żor wiada. Ale ja, coś tam wiada, obrzeżami Żorku. Ale to celowo, żeś wybrał taką trasę, bo dzisiaj jest ponad 30 stopni, więc wiada prawie cały czas w cieniu. Ale co gorsza, to się mi picie kończy. Więc gdzie jako żabka, to trzeba będzie stanąć. Coś kupić, ale coś też zjeść. Bo jest pół drugi, a jeszcze obiadu nie wiem. A w domu mi raczej nie zrobią. Będę musiał se sam zrobić. Se pojechali na psa. No. Damy radę. To się tam przyrządzimy. No niestety tak to jest, jak się ma pole i zwierzyna, no to wszyscy na trasy jechać nie mogą. Ktoś musi doglądać tego gospodarstwa. Ktoś musi tam odbywać. Ktoś nie wie, co to znaczy odbywać. To powiem tak, że u nas tak na śluz przygodę właśnie. Że trzeba gowić, poodbywać. Jest dużo tłumaczenia na język polski, czyli znaczy to, jak ktoś ma jakieś zwierzęta, no to trzeba koło nich porobić, nie? I poodbywać. Jest jakaś koło Suszca, tutaj mamy dostrzegalnia pożarowa. Widzieć, kiedy lasy gorą, a tam pewnie jest albo człowiek, albo kamera. Kurde, coś się zaczyna mruczyć. A widzicie, wejdziemy, czy jakie burze nie są w okolicy jeszcze.
i będę mógł decydować co dalej. Ale kef je w okolicy. No to wjechałem już do Suszca. Myślcie mi teraz piorun. Wyjdzie, powiem wam, dobrym pomysłem jest wozić ze sobą strajtaśmą. No dzisiaj w kobiurze zjadł taki deser lodowy z bitą śmietaną, malinami, truskawkami i borówkami. I w lesie najwyraźniej, że się go pozdrów już. Także dobry pomysł wozić ze sobą strajtaśmą. A ja wyjechałem. Ale Garmin mnie prowadzi tak nie. Tak by je oblukać, czy tu jakieś kasze są w niej. Cisnąłem dalej. Nie skręcać w prawo. Ulica poprzeczna. Tak, no to zatankowałem, że się w Żabce w Suszcu i rzezie. Teraz jademy do Baraniuka. Tam ponoć ludzie giną w tym lesie i ponoć, że tam strasznie. Sprawdzimy. Ponoć widzieli tam jakąś dziwną istotę kiedyś. Nagrane było. Taka czarna istota. Dzień się tam gafiła na kogoś. Sprawdzimy, czy na mnie też się będzie gafił, czy nie. A to jest droga z Pszczyny na Żory. Wiecie, jestem tuż przy lesie Baraniuk. Tutaj mamy jakiś opuszczony obiekt. Po prawej stronie. Jakiś urbex, kurczę. Po lewej chyba też. Co to tu jest? Ja łatwo wchodzę. Robiło się ciekawie. Opuszczony obiekt. Jedziemy. Tam skład w cholerę. Musi być cicho, żeby mnie to żaden nie zobaczył. Ale zobaczcie, jak się ranczo. Nie będę tam woził całkowicie, ale trzeba tu będzie kiedy przyjechać i zrobić urbex. Puszczone obiekty jakiegoś rancza. Jakieś stodoły tu były. Ale tam kurde, że to tak stoi. Normalnie urbex trochę się nam zrobił. Zobaczcie. Wszystko widać. Chomonka wyszła. Normalnie żadnych przygód się tym nie zrobił.
My komy stąd. Nas tu jeszcze ktoś zauważy. Aha, obiekt godny odwiedzenia. Czujki ruchu. Ale jak tu widzę, widzicie to? Opuszczony jakiś. O, żadnego przygód tu trzeba będzie ściągnąć. Niech on tu przyjedzie, to jest kurde dosyć duże. No i tutaj mamy ośrodek sportu, chodnik rekreacyjny Waruś w Słupsku. Jodłem sobie głowę przed chwilą. No a ten, no za czynko pewnie będzie, ale fajnie. Ale mnie tutaj skierował. No to będzie fajnie teraz. Jakie żmije nie były. Ale do Baraniowa wjechałem. No i tu chyba raczej się nie będzie dało jechać. Tych pokrzywach. Jau! Ale się... No to mnie trochę spoliło, ale będę miał dobre krążenie. Znaczy ja przy takim ciupku zejście z kursu. Nawiedzony las podobno. Baraniak. Dzieją się rzeczy straszne podobno. To jest nadal las Baraniak. Powiem wam tak, że dziwne wrażenia tutaj są, bo tutaj mamy godzina 16:32. Prawda, jest tu chłodniej, zdecydowanie chłodniej. Nawet bym powiedział, że takie fale chłodu przelatują. Co ciekawe, w wielu miejscach jest bardzo ciemno. Zima, tak zaciemnione takie miejsca, nie? Gęsty ten las. Także no naprawdę trzeba uważać, bo tu jakieś zjawy, dziki, wszystko się może zjawić. Ale prawda jest to tu, że rzeczywiście w tym lesie doszło do zaginięć. Doszło do, i to są potwierdzone przypadki, także to już nie są brednie, ale doszło do zaginięć, doszło nawet do zamordowania człowieka. I potem jego ciało zostało znalezione gdzieś tam od strony Żor. Ciało było po prostu zmasakrowane i to mocno. Że klimat tego lasu jest. Jest nagrane wideo, gdzie ktoś niby widzi jakąś czarną postać. I co ciekawe, jest to w dzień. Co ciekawe, ta czarna postać jest akurat troszkę ukryta za drzewem. I w ogóle się nie ruszą.
to się gapi na tego człowieka. Dobra, zrobię. Wyjechałem. Trochę jest tą drogą, to tam na pewno nie pojadę. Jak mnie tu kieruje, nie ma szans. Kiedy nie pojadę, jadę inną. Musimy zmodyfikować trasę. No i niedobrze się robi. Wyjeżdżą z Warszawy do Mizerowa, a tam w naszych terenach jakieś pomruki słyszę. Tam nie wygląda to tam za fajnie. Mam nadzieję, że mnie burza nie dorwie. Jak wejście z kursu, jak jadę prawidłowo. Wtedy się ścieżka rowerowa skończyła, panie kolego Garni. O, już mi tu coś kropło. Czyż by miało przyjść orzeźwienie? Przed chwilą godołem czasowiczkami już dojechały do Dźwirzyna rekordowo szybko. Są częściowo rozpasowane. Fajnie. No a teraz te drugi są lepsze, tam porobione są. Te wszystkie autobany, to tak można szaleć, nie? Tak, no to słuchajcie, mamy problem. Właśnie przez nasz teren tam się zaczyna przetaczać dosyć solidna burza. A ja muszę tam jechać. Słychać te grzmoty. Więc jest kłopot. Pawłowica. Tam jest jak on pojechał, jest druga na Jastrzębie. No ja bym będę tu na Cieszyn. No i niestety trzeba się cały czas przyglądać, bo tam w stronę chałupy ciemne kursy. Tam brzmi, tam leje. Jest burza. No to jeżdżę na trakcie cesarsko-pruskim i słuchajcie, zrobiło się dużo chłodniej. Jak widzicie i słyszycie, wieje. Wieje od zachodu i objeżdżą. I objeżdżą w strefę tej burzy. Ale szczypotnie. Więc będę cały czas obserwuję, jak ta burza się przemieszcza. No bo raczej nie chciałby, żeby mnie dopadła w szczerym polu, a tym bardziej w lesie. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo. Ale i za mną też coś idzie, tak? I chyba coś się zaczyna wiecznie dobrego. A, tam jest porno. Za mną jest taki blisko porno od strony żor idzie. B.
Był plan dzisiaj ogólnie iść w góry na nogach, ale z racji tego upału żem zrezygnował. Myślę, że się to uda w innym terminie. Tam leje. Przesun deszcz. Streka. Z chybia na tory. No, to jest ten odcinek chybie żory. Potem tam pójdzie dalej. Cholera, nie wiem czego go dało. A, tu miał być cash, niestety tego kosza nie ma. No dobra. No ale tam jest zamroczone. Są deszcz. A, już mi się przypomniało. Są deszcz, tam nie ma do mnie jakoś szkodliwy. No ale pioruny to już ja. Ale powiem wam, odczucie jest takie, że co najmniej 5-6 stopni niżej temperatura. Zaraz to sprawdzimy. No. No, spadła temperatura rzeczywiście. 25 stopni. A było ponad 30. A też już jest wszystko wietrze, nie? Lubię tu jeździć, fajnie się tu jeździ. Aha, jeszcze taka informacja, bo wiele osób sądzi, że ja jestem żonaty. Otóż biorą za żonę moją siostrę, która ze mną jeździ na rajzy też. Po ścisłości powiem wszystkim wszem i wobec, że Roba jest swobodny, nie żonaty. Swobodny, jak to się po śląsku goda, a po polsku goda się po prostu kawaler. A więc nie lubię udzielać takich informacji, ale dość często takie spostrzeżenia ludzie mają. Ja jeżdżę na rajdzie ze swoją siostrą, żony nie posiadam, nie ożeniłem się. Czy dobrze, czy źle? Nie robię. Niech to tam loce doleżyć. Ja też się go dopuszczę. Każdy ma swoje preferencje, swoje wybory i tak powinno być. Tak więc w góry ścisłości Roba jest swobodny. I w tym momencie między strumieniem a Pawłowicami wjechałem na wał graniczny prusko-austriacki. Z prawej Austria, tudzież Austro-Węgry, potem też, a z lewej Prusy, tudzież potem Cesarstwo Niemieckie. O tej granicy już na moim kanale wiele razy żeś godął i jeszcze wiele razy będzie powiedziane, bo na jesień mamy zaś zamiar wrócić do eksploracji granicy prusko-austriackiej od Gołkowic na zachód i jeszcze w rejonie Sosnowca, Trójkąta Trzech Cesarzy. Ja wiem, że to jest niebywały wyczyn, że ja pojadę do Sosnowca, no ale czego to się nie robi dla idei? Bo wiecie, Roba w Sosnowcu, Hanys w Sosnowcu to jest, kurczę, niebywałą rzecz. No to jestem już na terenie Mnicha. Trasa Tour de Silesii. Nie wiem, kiemu raz wyjechał. O, i mamy śmącowy kopiec. No i też trasa Tour de Pologne, do niego się dnia tutaj pojedzie. Ja już dojeżdżam do chałupy. Fajnie dzień spędzony, fajna rajza. O, WTR-y stoją jeszcze.
pojechali mi to tam się zgodzi. No, ja się tutaj za bardzo nie znam, żeby cokolwiek popadane było, ale w lesie były kałuże. No to więc teraz trzeba iść do domu, poodbywać i spać. Cisnemy. Świetgoli. Niby taka drożyzna wszędzie, że za wodę, za rachunki, wszystko trzeba też płacić, bo trzeba płacić. Ale baseny koło chałupów są. Znaczy się, że jeszcze nie ma tak źle. Ale nie sadzą też niczego koło chałupów, żadnych owoców, warzyw, niczego. Nie chce się ludziom robić. I o prawdę powiedziawszy nie rozumiem czegoś takiego, żeby nic koło chałupy, żadnego owocu nie mieć, żadnego warzywa, nic nie sadzić. Jeżeli ktoś mieszka na wsi, to powinien mieć ogród, powinien mieć to zasadzone, zasiute, żeby swoje było, a nie to świństwo ze sklepu. Pamiętajcie, że najlepsze owoce są te, które są swoje, z własnej z ogrody. Dobra, czymcie się i do zaś. Już dojeżdżam do domu.